W tym odcinku nauczę was rozwiązywać równania kwadratowe. Zapraszam. W każdym równaniu kwadratowym możemy wyróżnić trzy współczynniki. Jest współczynnik A, czyli liczba stojąca przy x kwadrat. Jest również współczynnik B, czyli liczba stojąca przy x. Oraz mamy współczynnik C, czyli liczba stojąca bez x, tak zwany wyraz wolny. I teraz te współczynniki zapiszemy sobie jeszcze raz pod spodem. A jest równe 1, B równa się 3, C równa się minus 18. A następnie, jeżeli rozwiązujemy równania kwadratowe, to zawsze będziemy musieli sprawdzić liczbę rozwiązań tego równania. Robimy to za pomocą tak zwanej delty. Ja sobie tutaj jeszcze dopisuję w indeksie dolnym x, czyli tą niewiadomą, która występuje w równaniu. I teraz zobaczmy. W tablicach maturalnych znajdziesz taki wzór. Wzór na deltę. Przepiszmy go. B kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Do tego wzoru podstawiamy współczynniki, które zapisaliśmy powyżej. Czyli będzie to kolejno 3 podniesione do kwadratu odjąć 4 razy a razy c. No i liczymy. 3 kwadrat to 9. Minus 4 razy 1 razy minus 18 to plus 72. Pamiętajmy o tym, że minus razy minus to plus. Dodać 72, o, żeby już było ładniej powiedziane. Wynik tego dodawania to 81. Policzyliśmy deltę. Zauważmy, że delta jest liczbą dodatnią. Jeżeli delta jest liczbą dodatnią, to wówczas takie równanie kwadratowe będzie miało dwa rozwiązania. Czyli będziemy korzystali z takich wzorów x1 oraz x2. x1 to jest pierwsze rozwiązanie tego początkowego równania. I tutaj mamy wzór. Minus b, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, podzielić przez 2a. Podstawiamy do tego wzoru kolejno trójkę. Uwaga, mamy dalej pierwiastek kwadratowy z delty, czyli musimy wyliczyć pierwiastek kwadratowy z 81, to jest 9, i 2 razy a. Współczynnik a był równy 1. Minus 3 odjąć 9 to minus 12, 2 razy 1 to 2, minus 12 podzieli przez 2 to się równa minus 6. Mamy pierwsze rozwiązanie równania kwadratowego. Gdybyśmy minus 6 podstawili w miejsce x, tutaj do tego równania, To otrzymalibyśmy liczbę równą 0. Ale pamiętajmy o tym, że możemy mieć jeszcze drugie rozwiązanie, które liczymy w taki sposób. Z tego drugiego wzoru różnica między tymi dwoma wzorami jest taka, że między b a pierwiastkiem kwadratowym z delty raz mamy znak minus, a za drugim razem mamy znak plus. No i teraz pisujemy tak: minus 3 dodać 9. Podzielić przez 2 razy 1. Minus 3 dodać 9 to 6. Podzielić przez 2 to się równa 3. I to jest drugie rozwiązanie tego równania. Mamy już rozwiązany pierwszy przykład. Możemy też zapisać odpowiedź. Rozwiązaniem równania jest x równe minus 6 lub x równe 3. Za chwilkę na ekranie końcowym znajdziesz link do kolejnego przykładu. Zachęcam do rozwiązania całego zadania, żeby rozpatrzeć wszystkie możliwe przypadki równań kwadratowych. Do usłyszenia. Pa, pa.